Weekend nadchodzi wielkimi krokami, w związku z tym we Wrocławiu jak zwykle nie brakuje ciekawych wydarzeń. Synagoga pod Białym Bocianem także przygotowała niecodzienną propozycję, która zainteresuje zwłaszcza miłośników muzyki. Najbliższy weekend 22 września o godzinie 18 zapraszam najserdeczniej Państwa tutaj do synagogi pod Białym Bocianem, do jedynej synagogi w tej chwili, która znajduje się we Wrocławiu. Będzie tradycyjny koncert hawdalowy, o tyle troszeczkę inny, że on nie odbędzie się w sobotę po szabacie, tylko nieco później, ale szanowni Państwo, gdybym chciał zorganizować go w sobotę, byłoby bardzo późno i nie wiem, czy Państwo zechcielibyście to przebyć. Za to w niedzielę o godzinie 18 zapraszamy wszystkich Państwa, obojętnie czy Państwo macie lat 98, czy też dopiero 8. Proszę Państwa, ta muzyka przemawia do serca i do rozumu każdego, który tu przybędzie. Myślę, że będziecie zachwyceni, bo i piękny budynek synagogi, niezwykła atmosfera, gdzie ja na Państwa będę czekał tutaj osobiście i poprowadzę też ten koncert, a Państwo macie miejsce w moim sercu na zawsze. Dyrektor artystyczny podkreśla, że niedzielny koncert przyniesie słuchaczom dużą dawkę pozytywnej energii i zabawy. Teraz w niedzielę przyjadą tacy klezmerzy, którzy zaprezentują Państwu przede wszystkim tą muzykę taneczną, taką opatrzoną niesłychanym rytmem, gdzie aż nogi człowieka niosą do tego, żeby zatańczyć, bo to jest właśnie taka muzyka, która ma człowiekowi przynosić radość. I niech nie powiem również bez kozery, że to będzie ostatni szabat. No, niedziela to już nie jest szabat, co prawda, ale jesteśmy tuż u wrót nowego żydowskiego roku 5780, który przypadnie w następnym tygodniu. Zatem, proszę Państwa, ostatnia szansa w starym roku żydowskim posłuchać tradycyjnego koncertu hawdalowego. Wszystko wydarzy się już 22 września, jednak słowami może być ciężko opisać takie wydarzenie. Najlepiej zobaczyć i usłyszeć na żywo. Dla Echo 24 Natalia Sawa.